Witam wszystkich po dość długiej przerwie. Wczoraj kolega przywiózł mi baterię od wkrętarek, bo zbiera i mówi, wie, że się bawię ogniwami, więc może ci się przyda, może coś z tego wykombinujesz. No więc ja tam wczoraj wieczorem mówię, a rozbiorę sobie, zobaczymy co za ogniwa i co w trawie piszczy. No i słuchajcie, wczoraj doznałem szoku. To nie jest reklama ani antyreklama, to jest po prostu pokazanie problemu, tak? Bo sam nie spodziewałem się, że coś takiego kiedyś na oczy zobaczę. Bosch, bateria 18V, 3 Ah premium. Ja ją otwieram, patrzcie. Nie ma BMS-a, nie ma balansera, nie ma żadnych układów zarządzających ładowaniem, nic. Dacie wiarę? Kto by pomyślał? Tyle się mówi o bezpieczeństwie, o bezpiecznym ładowaniu, rozładowaniu, bo ogniwa litowo-jonowe są niebezpieczne, tym bardziej... W cudzysłowie oczywiście, bo niebezpieczne to może być przejście przez ulicę też. Tak samo z ogniwami, jeśli się obchodzicie z głową, to i ogniwa wam też krzywdy żadnej nie zrobią. No ale do setna, bo nie chcę, żeby filmik znowu trwał godzinę, a temat jest naprawdę ważny. Słuchajcie, bateria Boscha 18V, 3000 mAh, czyli 3 Ah. 5S pakiet, tak, razy 2. I nie mamy balansera, ani BMS-a, nic. Napiszcie w komentarzach, czy spotkaliście się z czymś takim, bo ja pierwszy raz słyszę, tyle się o tym właśnie mówi, o tym bezpieczeństwie, o tych balanserach pasywnych, aktywnych, żeby korzystanie z tych ogniw było naprawdę bezpieczne. No i oczywiście też, żeby te ogniwa nam dłużej posłużyły, bo nie sztuka jest ładować w ten sposób ogniwa i tą baterię szybko wyrzucić do śmietnika. Chyba, że producentom o to chodzi. Też możecie się jakoś ustosunkować w komentarzach. Co sądzicie na ten temat? Bo ja po prostu byłem w szoku. To nie jest żaden fake, zobaczcie, nie ma żadnych kabelków, nic nie poucinałem. Tak jak było, tylko po prostu stwierdziłem, że muszę to nagrać, wrzucić do sieć, bo ja pierwszy raz się z czymś takim spotykam. No i idąc dalej w las, słuchajcie, mówię, otworzę drugą, bo przywiózł mi chyba 4 te baterie. Patrzcie, 14,4V, 2,6 Ah, też premium, lithium Bosch, to samo. Patrzcie, też nie ma balansera, BMS-a, żadnych układów zarządzających, tylko czujnik temperatury i to wszystko. Czyli co, przez moment się przegrzeje, błąd odczyta wkrętarka i co? I fajnie, tak? I ostygnie i jedziemy dalej. No dobra. Może to i dobre, bo nie ma problemu, jeśli chodzi o regenerację tych. Nie ma żadnych chipów, nie ma żadnych zabezpieczeń i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, w końcu otworzyłem 3. No i co się okazało? Że dopiero w 18V 5 Ah baterii litium też z tej samej serii Boscha dało się założyć balanser z BMS-em? Bezpiecznik, układ zarządzający, BMS, balanser, no i ten. Oczywiście ona jest uszkodzona, tak? Ale to nie chodzi o to, zobaczcie. Więc naprawdę, te sprzęty nie są wcale takie tanie. Trzeba ładnych parę groszy wyrzucić na wkrętarkę z dobrą baterią, tak? I co się okazuje? Że producent idzie na łatwiznę i ma w dupie bezpieczeństwo użytkowania i długą pracę tej baterii. Tak to wygląda. No słuchajcie, też używam Boscha, no nie rozbierałem jeszcze tej nowej baterii, ale chyba z chęcią sobie jedną rozbiorę i zobaczę, bo nie sztuka jest po prostu wydać na coś kupę kasy, no bo mimo wszystko te oryginalne narzędzia są drogie i co się okazuje, że nie macie świadomości, że sobie niszczycie baterię, tak? Bo ona nie jest w żaden sposób odpowiednio ładowana, tak? Bo jaką mamy pewność przy tym pakiecie 5S, że jedno ogniwo się na przykład nie naładuje za po pół roku użytkowania, kiedy one już się lekko zdegradują, że jedno się nie naładuje do, nie wiem, 5,50, a drugie do 3,50. I co? Nie jest w żaden sposób ani aktywnym, ani pasywnym balanserem przerzucane, tak? Więc no, wydaje mi się, że coś takiego jest problem i to nie są stare baterie, tak? To jest w miarę nowy model. Wrzucę wam gdzieś w opisie, bo teraz nie o to chodzi. Tu chciałem tylko przedstawić ten problem. Więc prośba do was. Piszcie w komentarzach, czy spotkaliście się z czymś takim i tyle. Bo dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego. To jest, jeśli chodzi o producentów, to już po prostu ręce opadają, co się dzieje w dzisiejszych czasach. Te sprzęty już są coraz gorszej jakości.
mniej trwałe niż kiedyś i tak dalej, i tak dalej. I tym bardziej teraz jeszcze pogrywają sobie z bezpieczeństwem. Więc no, dla mnie to jest po prostu szok. Dla mnie to jest szok. Dla mnie bateria litowo-jonowa bez BMS-a czy bez balansera to jest po prostu coś niemożliwego. No ale jak widać dla czołowych producentów, bo Bosch w jakiejś tam topce się znajduje, takie coś wciska swoim klientom. No ale dobra, jego sprawa. Dobra, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję o spory odzew w komentarzach. I co? Do następnego ciekawego filmiku. Hej!